Witam serdecznie. Dzisiaj rozpakujemy sobie kartę GTX 670 Asus DirectCU. Także otwórzmy pudełeczko. Zobaczymy, co mamy. Nie będę Was zasmucał tym, co jest na pudełku. Chociaż może Wam pokażę. Znaczy wiadomo, to jest chłodzenie już dość dobrze znane z poprzednich modeli kart DirectCU. To akurat jest dwuslotowe, nie trzyslotowe, jak w poprzednich modelach serii 500. Teraz tak, dostarczony jest również z tą kartą graficzną na płytce taki programik do podkręcania karty graficznej, co jest też fajnym dodatkiem. Niemniej jednak możemy używać spokojnie sobie innych programów, takich jak MSI Afterburner czy EVGA Precision, także tu nie ma problemu. To tyle chyba, wyjmiemy kartę i Wam pokażę, później trochę kilka słów Wam o niej powiem. Więcej tak czy inaczej. Ok. Pudełko standardowe jak każdy praktycznie Asus. Znowu mamy gąbkę. Tu mamy takie pudełko pierwsze, też standardowe jak prawie w każdej karcie Asusa, z akcesoriami. Pewnie nie zaskoczę się mile. Będą takie same jak w każdym przypadku. Dobra. Co mamy? Mamy tutaj przejściówkę, jedną tylko, o dziwo. Dwa molex to 6 pin PCI Express. Mamy płytkę wspomnianą już przeze mnie, to są sterowniki i właśnie ten software do podkręcania karty graficznej. I mamy książeczkę User Manual. Ok. I to chyba wszystko, nic tu więcej nie widzę. Kolejna gąbka. Nie ma żadnych przejściówek innych, ale w sumie to, jak mówiłem, to jest dobrze, bo no, nie sądzę, żeby ktoś potrzebował przejściówkę VGA do DVI czy też jakieś tam moleksy, bo każdy zasilacz jest na nowy wyposażony właśnie w to. Te złącza. Ok, otwórzmy kartę i wyjmijmy. Karta jest dość pokaźnych rozmiarów. Tu mamy jeszcze folię. Jest zimna. Dopiero co przyjechała. Karta jest dość pokaźnych rozmiarów, jak widzicie, a raczej jej chłodzenie wystaje poza kartę. Możecie tutaj to zobaczyć. Tutaj zdejmijmy tę folię. Ładny backplate, może tak, bo będzie widać napisy. Ładny backplate, także tutaj bardzo estetycznie, ładnie wykonana karta graficzna. Oczywiście mamy dwa złącza do quad SLI, tutaj złącze PCI Express, ze złączy wideo mamy dwa razy DVI, jedno i drugie, mamy pełne HDMI i mamy DisplayPort, także standardowo tak samo jak w innych kartach GTX 670, w większości przynajmniej z nich te same złącza. Jak widzicie, chłodzenie jest dwuslotowe, mamy tutaj rurek cieplnych 5 w sumie, 3 z jednej strony, 2 z drugiej, czyli tutaj mamy 3 rurki, one są 8 mm i tutaj mamy 2 rurki z tej strony. Czarne PCB, co jest niewątpliwym plusem, jeżeli komuś się nie podoba niebieskie. To jest oczywiście karta niereferencyjna, czyli płytka drukowana PCB jest normalnej długości. Nie jest to okrojona wersja. Karta posiada 6 faz zasilających GPU i 2 fazy dla pamięci. Także też więcej niż standardowo. Standardowa karta ma 4 plus 2. I mamy tutaj wentylatorki 2x80 mm. Podobno mają być one bardzo ciche, zarówno i w idle, jak i w stresie. Cała pokrywa oczywiście jest aluminiowa. Nie ma tutaj plastiku, to też jest aluminiowe. Znaczy to metalowe, raczej bym powiedział. To jest integrowane ze śledziem. Palce na tym widać strasznie, ale karta i tak będzie odwrócona, także nie ma problemu. Pamięci są niechłodzone. Mam wiele, widzicie dobrze. Także pamięci są niechłodzone. I co ciekawe, one są po obydwu stronach karty, czyli połowa pamięci, chipów pamięci jest po tej stronie PCB, połowa po tej. Po tej stronie są, jak znam życie, to one są po prostu chłodzone tym backplate'em, a tutaj chłodzi to wentylator. A dokładnie dwa wentylatory. Chyba tyle, jeżeli chodzi o tą kartę. Wygląda bardzo sexy, że tak powiem. Podoba mi się.
No i dzisiaj postaram się ją potestować i zobaczyć, co potrafi. Ta karta KFA 2, którą już spakowałem kilka dni temu, kręci się naprawdę ponadprzeciętną, jest dobrym overclockerem. Jest dość cicha, ale po OC musimy podkręcać niestety wentylatory na wyższe obroty, bo temperatury ławią dość wysokie. Natomiast ta, zobaczymy, nie wiem, to nie jest wersja top, jak powiedziałem, jest to zwykła wersja. Wersji top jeszcze nie ma na dostępnej sprzedaży, także nawet nie szukałem, żeby ją gdzieś tam kupić. Ok, także dziękuję serdecznie, proszę łapki w górę, jeżeli macie na to ochotę oczywiście. Zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam na moje forum również www.itpc.net.pl. Jeżeli ktoś szuka pomocy, możecie tam dowiedzieć się kilku fajnych rzeczy. Jest mini konkurs do rozdania, są dwa pasy do gry Diablo 3. Oczywiście to jest tak, żeby jak gdyby złapać smaczka tej gry, także też jest ten konkurs na mojej stronie, znaczy nie na mojej stronie, tylko na moim forum. Także zapraszam serdecznie. Być może będziecie szczęśliwi sami i wygracie. Ok, do zobaczenia następnym razem.